Siemanko, kolejny wypad. Wróciłem na to miejsce, gdzie poprzednim razem trafiłem tą pierwszą majóweczkę. Niestety, ku mojemu zdziwieniu, jeszcze gorzej się kopie niż poprzednio. Na tamtym otwartym terenie jest kilka sygnałów, ale strasznie ciężko. Strasznie ciężko, prawie niemożliwe wbić padel. Więc przychodzę do lasku. Jest pierwszy moniak, w sumie to drugi, bo pierwszym był grosik. Współczesny, a teraz mamy dyszkę. 10 fenoli, Weimarek, 25 rok, fajny stan. Dobra, pokręcę się tu po lasku i planuję przejść, zobaczyć na łączkę. Także do następnego. Przeszedłem łączkę, cisza, nawet śmiecia nie ma. No idę na moją starą taką miejscówkę. Fajna łączka tam jest. No i tutaj taki młodnik jeszcze. No i jestem na takim rozlewisku, trochę bagno. Był ładny sygnał i fajny strzał, bo jest zlepek monet. Jedna wyskoczyła. Ale cóż to jest? No i chyba tylko PRL. O, jest 10 groszy. Na bok. Tu jest piąteczka. 5 groszy. Chyba wszystko. Fajnie to wyglądało. Jak wykopałem. Zaraz jeszcze sprawdzę. Chyba jeszcze coś jest. Fajny widok. Szkoda, że PRL tylko. Też piąteczki. Dwie piątki. Teraz jeszcze sprawdzimy. No, chyba wszystko. No i jakiś tam strzał jest. Kilka monet spadło z jednego dołka, także fajnie. O, są cztery moniaki. Nie przedłużę, zobaczę. Poszukam może jeszcze coś jest ciekawego w okolicy. O, przeniosłem się do tego młodniczka. Monet ogólnie było 7 sztuk, tam wyszło jeszcze kilka. Wszystko PRL. 5-groszówki i 10-groszówki. No i słuchajcie, dosyć głęboki dołek. Coś nam tam ładnie siedzi w nim. Kształt dzwoneczka. Spróbujemy go delikatnie podkopać. Fajnie jakby był cały. O, mały dzwoneczek. Elegancko. Jest salutki. Mega. To już jest fajny fan, naprawdę.
Zobaczymy, czy dzwoni. Dam może pauzę, to oczyszczę trochę w środku. No niestety serducho naszego dzwonka przerdzewiało. Przemyję w domu, nie będę tutaj kombinował. Ale fajny, z jedyneczką. Super strzał. Oj. Fajnie, że cały. No nie jest, pokręca się tutaj po tym. Chociaż ciężki teren. Pochodzę, zobaczymy, jak będzie potencjał, co zostaje, jak nie, to idę na łączkę. Dobra, do następnego. Słonko wyszło, cieplutko się robi. Tam był ten dzwoneczek. Dosyć ładny sygnał. Dosyć płytko, 7 cm. Spróbujemy to razem wykopać. No, są miejsca, że fajnie się ten szpadel wbija, ale kurczę, jeszcze mróz nie odpuścił. W wielu miejscach nie idzie go wbić. Coś fajnego. Jakaś taka blaszka. O kurcze. Ale piękna rzecz. Jakaś broszka z kamieniami. No mega. Ale piękny fant. Nie będę jej tutaj tar. Ale super. Wymyśl to teczkę. I przetrę, zobaczymy, jak się będzie prezentować, ale super, takie czarne kamyczki, no mega. Dobra, dajcie mi chwilę, oczyszczę i zaraz zobaczymy. O, zobaczcie, jak się pięknie prezentuje. Super. 5 kamyków takich czarniawych, ciemnych. I 4 jeszcze między nimi. No super rzecz, naprawdę. Cieszy oko, fajne zdobionko. O, może tu będzie lepiej widać. No, ciekawi mnie, czy to szkiełka. Wyglądają jak ametysty. No super, super rzecz. Cieszy oko. Dobra, pokręcę się tu chyba, bo widzę, że jest potencjał. No mega. Dobra, lecę dalej. Wyszedłem z lasku i zmierzam na łąkę, choć czuję, że będzie też kamień. Trafiałem tam śmiertelnik, jakiś tam guzik ładny marynarki. Jakaś ładna zawieszka wpadła, złocona, także fajny teren. No i tamte wzniesienie. Tamten lasek mnie ciekawi również. O, pole już zasiane chyba. Też po nich śmigałem, ale słabiutko. No nie, zobaczymy. Może coś w tym lasku ciekawego będzie. O, wiosna pełną gębą. Cieplutko, 9 stopni. Niestety ziemia dalej kamień. Coś mamy. Podejmiemy razem, jeżeli się uda. O kurde, nie jest lekko. Jest chyba guzik. Jest guziczek jakiś. Coś takiego. Dobra. Lecę dalej. Jestem w tym lasku.
Niestety łąka, kamień. Fajny czeszcz brzozy. Jeżeli ktoś się interesuje produkcją noży, to wie, o co chodzi. Fajny materiał. Mam dołek jakiś tam. Wskoczyła blaszka, ale mówię, kurczę, są otwory. Może coś ciekawego. No i jest coś ciekawego. Jest blaszka rowerowa. Standard. Standard, nie wiem, czy to jest PRL, czy coś wcześniejszego, ale cała fajna. Także coś tam jest. No i zmierzam tutaj. Fajny teren ogólnie, z tym, że kupę pocisków myśliwskich. Są tu dookoła wszędzie ambony. Ta łąka też zapewne przez myśliwych okupowana. Fajny teren właśnie na polowanie. Taki lasek, fajny teren. Także lecę dalej. No, jestem z powrotem w tym modniczku. Wpadła taka klamra z uprzęży końskiej. Przerdzewiała strasznie. No i teraz sygnał. Jest małoniak. Małonetka widać już, że to cesarstwo, także po wielkości można stwierdzić, że będzie jeden fening. O, jest fenolek, także fajnie. Dobra, nie przedłużam, lecę dalej. Siemanko, kończę dziś wypad. Nie nagrywałem, bo strasznie słaba pogoda. Deszcz ze śniegiem, śnieg jak w kółko, więc odpuściłem sobie nagrywanie. W sumie nic specjalnego nie wpadło. Troszeczkę żałuję, bo wybrałem się na pole, a kurczę, nie odmarzło do końca. Wpadła kolejna rączka od mnaszki. Coś takiego z zawiasikiem. To chyba razem od tego było, bo z innego dołka. Tam jakieś inicjały MB. No z mody strzału nie było. Prusak jedyneczka. I Adolfowa dwójeczka z brązu. O, jakieś tam zdobionko. Uzior płaski. O, łyżeczka. Najciekawszym fantem. Niestety uszkodzony, delikatny. Wydaje mi się, że sygnecik dosyć wiekowy. No, ale jak widzicie, destrukt. Spróbuję go domyć w domu. Także dzisiaj szału nie było. Więc pozdrawiam i do następnego.